Rembol przyszedł, a ja arbuza jem. Dzięki, Rembol, wariacie. Dawaj, lecimy. Tygrysek. Zdziera ze mnie biustonosz. Dzisiaj zobaczymy, co się dzieje na żywo, czyli w czasie rzeczywistym. Niech was nie zwiedzie tutaj ten Skolim. Krążą pogłoski, że on dalej wchodzi i wychodzi. I chociaż Bert... Stop, ale to jest Kałużyn, a nie Warszawa, kochani! Kałużyn? A, Kałużyn, no tak, leje w Kałużynie, to musi być kałużynowo. Co on sobie zrobił na włosach? Nie wiem, czy kojarzycie, jakieś była taka zabawka, co miała różowego irokeza i była cała roznegliżowana. Znaleźliśmy Skolima, co jest? Co tu się dzieje? Ale nie chodziło mi o tą zabawkę, czekajcie. Jest! To jest on! Skolimo! Kojarzycie tą zabawkę? Ja mam wrażenie, że wszyscy ją znają, tylko nie wiedzą skąd. Ja też nie mam pojęcia, skąd znam tą zabawkę, ale zapadła mi w głowę, jak zobaczyłem to. Chociaż mało się starałaś. No już więcej nie rodzę. Zostawmy Skolima w spokoju. Bierzmy live. Poszukajmy czegoś, co może być ciekawe na odcineczek. Nie garbcie, chłopie. Ja też się garbię. Czekajcie, postaram się zachować taką pozycję, jaką mam teraz. Tylko się obrócę. O! Tak siedziałem! Chłopie, mi już się garb robi. Także uważajcie na to, zwracajcie uwagę, jak siedzicie. Ci, co siedzą przy komputerze, czy nawet przy telefonie, wiedzą, że nawet jak usiądziesz prościutko, to na przykład po godzinie używania telefonu czy komputera nagle znajdujemy się w takiej pozycji, myśląc, że cały czas siedzimy prosto. Jeszcze noga gdzieś tam na głowę, nie będę prezentować lepiej. Marek Podgórny, nie róbmy sobie podgórkę, bo garbi na starość może zostać. Ale fajny, sympatyczny chłopak. Ciekawe, w co gra. Coś ogląda. To jest chyba komentarz. Napiszmy, dbajmy o postawę. Zobaczymy, co powie. O, patrz, od razu się wyprostował. No i mamy to. Kupa czasu. Co to za piosenka? Spara? Tak myślałem, że to będzie wyśmienity pomysł, żeby wejść na live z TikToka. Smacznego. 10 na 10 to oceniam. Hot Wheels, pokonaj mnie! Hot Wheels masz, potorze gnasz! Pokaż swojego ulubionego Hot Wheelsa. A to ci ominęło otwieranie Hot Wheelsika. A to jest dziewczyna! Mój ulubiony, bo jest sentymentalny mój. O, fajny, no, podoba mnie się. Deja vu. Turlaj mango! Nie wiem, skąd się wzięła ta nazwa. Wyobrażam sobie teraz tą dziewczynę, która turla mango. No, arbuz jest dobry, na przykład lepszy niż banan, nie? Turlaj arbuza! Zapierdzielmy jakąś ciekawosteczką. Góralskie nuty, słucha! A czy wiesz, że arbuz składa się z 93% z wody? Pewnie z Biedronki i ze Stokolki są najlepsze. Nie z Biedronki, z wody! Ale nikt nie wpłacił, tutaj nie będę robiła żadnych pompek, ty. Za chwilę wpłacimy i zrobi pompkę. Ma 1 złoty, przyszedł pompka! Dajmy jej różyczkę, o, wyślij. Ty! Ja jest! Rembol przyszedł, a ja arbuza jem. Myślałam, że to fejk taki kask ma. Co jest? Ale jaja. Dawaj pompkę albo pozdronie. Pozdro, mordeczko. No dawaj, przysiad albo pompeczkę. Zrobię z tobą. Dobra, dla ciebie to zrobię, Rembol, nie? Dawaj, lecimy, przysiad. Nawet dwa, tylko za nisko nie zrobi, bo mi nogi pękną, nie? Uwielbiam ją za ten dystans. To jest dopiero kobieta. Dobrze! I raz, i dwa, i kolana nie pęknie. Albo trzy nawet masz, nie? To! O, zmęczyłam się, nie? Te trzy to dla mnie za dużo. O, też mówi, że się zmęczyłam. Też się zmęczyłem. Pozdro, Rembol. Dobrego dnia. Fajna dziewczyna, serio. Dobrego dnia, pozdro wzajemnie, Rembol. Wszystkiego dobrego. Moim zdaniem tak. No sama szyję. Uszyjesz mi małego Skolima. A co to jest to 16 obok Niku? Dajcie znaka, ludzie, bo nie mam pojęcia, co to może być. Wspominka ci nie uszyję, ale bym mogła. Znaczy bym chciała, ale Rembol pozdrawisz. Pozdrawiam. Pozdrawiam! Czyli chciała uszyć Skolima, ale nie może. To się może, ale nie Nie wiem, nie zrozumiałem chyba do końca. Zarąbiście, ja lubię, jak ludzie mają takie talenty. Kurde, chciałbym zobaczyć uszytego Skolima. Jeśli widzisz ten filmik, uszyj Skolima, mordo. Jacek musiał, brat Maćka. Nic nie musicie. Super się malujemy. I chyba zrobię jakieś live. Nie, zmalować. Nie, zrobię. I to jest to, że ja nie przemyślę i powiem, nie? Bez sensu.
Możemy oceniać wasze Instagramy, piszcie nazwy. Igierem Bolek. Coś. Mam dęziarę. O, tu już mam talent! O, cześć Zuzia, widzę cię! Ale mam z ciebie to wracanie dar. Oni mi piszą, mi hej, tu tyle fal. Chyba do rana. Już nie wybrana, taki mam mód. Pięknie! Śmiałeś się oceniać Instagramy! Koleżanki! Bardzo fajnie był, oceniamy Instagramy. 10 na 10. Bardzo się starałaś, zaśpiewałaś prawie całą piosenkę. Wow! Mieliście oceniać Instagramy i teraz mi smutno. Chociaż wy ludzie możecie ocenić mojego Instagrama. Jak te dziewczyny nie chcą, to wy wbijajcie Instagram Rembolek i dajcie znać, jak wam się podoba mój Instagram, okej? Okay? Oh man, oh man, oh man, let's go! Tygrysek. Ej, widać go miał w sensa? Nie no, piękne masz oczka. Masz piękne oczy. Te gwiazdy przy tobie to... No właśnie my. To oni, oni, my. Tak się rozpoczyna każdą rozmowę. Masz wiedzieć, że te gwiazdy przy tobie to się... To oni, oni, my. Dzięki, Rembol, wariacie. Ej, Rembol, to jesteś ty! To jestem ja! Kurde. A to jesteś ty! Siema, Rembol! Siema, byku, co u ciebie? Porozmawiajmy. A ty mnie nie słyszysz. Jak się czujesz? Myślałem, że to jakiś podróbka, czy fan Rembola. Siema, byku, jak się czujesz? A się dobrze czuję, wariacie. A u ciebie jak? Dawno się na TikToku nie widziałem, w DC. W DC się nie wyświetla mnie! Czekajcie. A! Flash w oczach dostałem! Nie no, Rembol to Sigma, Rembol Sigma. A to nie, że Sigma to musi być tak. Dajmy mu może ponciuszka, co wy na to? Sorry, sorry, miski. Ty ziara nas dzisiaj prześladuje. O, dzięki za pączka, nie. Dzięki, Rembol, wariacie. Na zdróweczko, mordeczko. Słuchaj, Rembol, muszę dla ciebie zrobić 30 pajacyków. Dawaj, lecimy! Jest. Nie przycinam, lecimy! Już zapomniałem, jak się robi pajacyki. 30. Lecimy! Jest, dzięki, dzięki, Rembol, wariacie. Wszystkiego dobrego! Piosenka jest 2010 rok! I filtry ze Snapa! O jedy, jakie one były super! Jeśli dalsze ciut bryci. To nie polskie! Kolejne, no co tu się dzieje? Co to za filtr w ogóle? Wróżby za darmo! Co jest? Ty Nikola zda do następnej klasy, już patrzymy. Czy Maciuś jest głupiutki? Czy będę miał kiedyś dzieci? Czy Natalia będzie ze swoim obecnym crushem? Uczucia są na pewno w tym związku. Czy z nim będziesz? Będziesz, powiem ci, że możesz być nawet jego żoną, jeżeli będziesz chciała. Tak mi karty pokazały. Odpowiedz proszę na mojego prozy. Julia, czy będzie w związku z Kamilem? Ona tylko związki daje. O, to wiem co zadać. Teraz na 100% mi odpowie. Czy Justin Bieber wróci do Seleny Gomez? Tapu, tapu, tapu. Tapujemy, odpowiedz mi na pytanie. Czy Zycie uda się zrobić remont domu? Wow, ale irokezik. Co trzymasz w kartonie? Nie wiem co tam jest, bo to nie jest moje, zaraz zobaczymy. Tutaj są śmieci. A! To ja! Ale co jak co? Naprawdę cieszy mnie to, że ona wstała specjalnie, żeby sprawdzić, co jest w kartonie. Doceniam, dziękuję. Dobra, tu już się dzieje za dużo. Teraz zobaczę, pozdrawiam kolegę i wyjdę z siebie stanął. Pozdrawiam kolegę! Kurde. O, patrzcie, jak ją stroluję. Coś ci chodzi po prawej stronie za obrazem na ścianie. Chyba robak. Jak dziewczyny reagują w tych czasach na robaki? Coś ci chodzi po prawej stronie za obrazem na ścianie? Ej, na luzie! Laleczka czuka chodzi. Aha, no tak, laleczka czaki za to chodzi. No dobra, czyli nie krzyczała, okej. Okay. Ona mnie normalnie denerwuje, nie? Bez gaci nie krzyczyła. Wacia, no co ty mówisz? Teraz będzie biustonosz dzierać. Daj, nie pozwólcie, żeby wszystko ze mnie zdarła. Wracie tam babcie, co to jest? Ale czy ja muszę kliknąć, żeby ona wygrała? Dam jej pączka. O nie, dla babci róża musi być. Rembolek, dziękuję ci, że dałeś chociaż. Babciu, będziesz goła i wesoła. Nie ma za co, babciu. Ja mnie bez gaci. Babciu, dziękuję ci. A nie ma za co, babciu. Jeszcze mi macha! Nie, babcia przegrywa, czekaj, na telefonie dam jej kurczę więcej. A tu przyszła tylko babcia Hela, co w majty strzela, no i co zrobię? Co nagadam? Babcia Hela, co w majty strzela. Serduszko jej dam. O, jest, dostała! Olek, dziękuję ci. Tu i ratuj, bo zdziera ze mnie biustonosz. Ej, nie puściłem bąkę, to było krzesło jak coś. Chodźcie, chodźcie, chodźcie do mnie.
Ta babcia jest przepotężna! 50 sekund! O nie, 400 dał jej, kurczę, mąż pewnie jej przelał. Muszę doładować, nie wiem czy dam radę. Nie! I 37 zł wydałem. Chciałem babci przelać 500, żeby wygrała na koniec i nie zdążyłem. Przepraszam, babciu! Nie zdążyłem ci wysłać nagrody. Następnym razem podbijemy świat!